Pan marszałek senior Antoni Macierewicz. Myślę, że trzeba dzisiaj podziękować nie tylko tym żołnierzom niezłomnym, nie tylko tym, którzy polegli i których tradycja staje się siłą naszego narodu, staje się siłą polskiego wojska, ale także polskiej młodzieży, polskiego społeczeństwa. Ale chcę też podziękować władzom samorządowym, takim jak panu Mariuszowi Węgrzynowskiemu, ale wszystkim innym wójtom i szefom powiatów oraz parlamentarzystom, którzy corocznie przybywają tutaj, na to miejsce, gdzie tych 12 żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego zostało wrzuconych w dół, a zamordowanych w Radomsku za to, że walczyli o niepodległość. Ich pamięć jest dla nas obowiązkiem i dlatego ci wszyscy samorządowcy, którzy tę pamięć chołubią, kształtują, przywołują w swoich miastach, w swoich wsiach, w swoich gminach, są prawdziwym źródłem polskiej siły. Za to serdeczne podziękowania. Wieniec złożę poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Milczanowska. Jak co roku spotykamy się na cmentarzu w Bąkowej Górze, żeby uczcić pamięć bestialsko zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa, współpracujących z nimi, NKWD-zistów, 12 żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, żołnierzy, którzy walczyli pod swoim dowódcą, słynnym, legendarnym dowódcą, kapitanem Stanisławem Sojczyńskim, pseudonim Warszyc. Wiemy, że Stanisław Sojczyński, Warszyc, został zamordowany w 1947 roku i do tej pory jego czcigodnych szczątków jeszcze nie znaleziono. W świetle tych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie, widzimy, jak bezwzględna i bandycka jest Rosja, bo ci młodzi ludzie, których pamięć dzisiaj czcimy, zostali zamordowani właśnie również na polecenie rosyjskich służb, rosyjskich niby przywódców, którzy zostali tu wprowadzeni do Polski w 1945 roku. Cześć i chwała im pamięci. Ja też złożę, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Zięba, na teście starosty tomaszewskiego Mariusza Węgrzynowskiego. Co roku spotykamy się w Bąkowej Górze, bo to właśnie tutaj, na terenie powiatu piotrkowskiego, ale również bardzo blisko i powiatu radomszczańskiego, i opoczyńskiego, i także tomaszowskiego. Spotykamy się tutaj, by uczcić pamięć żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy zostali bestialsko zamordowani przez służby Urzędu Bezpieczeństwa w latach 40. Dziś pamięć o tych ofiarach buduje naszą tożsamość. Dlatego też ważne, byśmy pamiętali. Pamiętaliśmy przed laty, pamiętamy dzisiaj, będziemy pamiętali nadal. Szanowni Państwo, 7 maja 2022 roku, Bąkowa Góra. Piękne, wspaniałe uroczystości patriotyczno-religijne, które upamiętniają przede wszystkim żołnierzy wyklętych, tych wszystkich, którzy po II wojnie światowej walczyli o naszą niepodległość, naszą niezawisłość, naszą suwerenność. Walczyli o Polskę, która była wcześniej, przed wojną. Polskę, która w pełni się rozwijała, Polskę, która była niepodległa na wprost. Po rozpoczęciu działań wojennych w 1939 roku Niemcy i Związek Sowiecki podzieliły nasz kraj na pół i rozpoczęły się prześladowania, mordowanie, tortury tych wszystkich, którzy mieli w sobie ducha patriotycznego, którzy chcieli, żeby Polska na powrót wróciła na mapę Europy. Generał Sojczyński wraz ze swoją grupą towarzyszy
zapłacili za tą walkę o wolną Polskę najwyższą cenę, cenę swojego życia. Tą cenę płaciło wielu Polaków na terenie całego kraju. Tutaj w wymiarze kilku powiatów, na których walczyli ci wyjątkowi ludzie, poświęcając swoje życie, poświęcając często również zdrowie po to, żeby Polska miała szansę wybić się na niepodległość. Oddaliśmy im dzisiaj hołd, oddaliśmy im cześć za to wszystko, co zrobili dla Polski. Została odprawiona w ich intencji również msza święta i to, co jest bardzo istotne, to, co bardzo ważne, zgromadziło się bardzo wiele osób, również przedstawiciele parlamentu, w tym marszałek senior, pan Antoni Macierewicz, była obecna pani poseł Anna Milczanowska, wicemarszałek województwa łódzkiego, pan Zbigniew Zięba i wielu innych samorządowców tutaj z terenu ościennych powiatów. Proszę Państwa, powinniśmy mówić na co dzień jak najwięcej, jak najczęściej o tych, których nazywano bandytami, o tych, którzy byli tymi niezłomnymi, tymi wyklętymi, o których mieli zapomnieć wszyscy ludzie. Chciano wymazać z historii Polski ten wielki wkład, tą daninę krwi tych osób, które oddały wszystko, żeby Polska na powrót była wolna. Dzięki ich ofierze dzisiaj jesteśmy wolnym, suwerennym krajem. Musimy o nich pamiętać, musimy o nich przypominać, przede wszystkim młodemu pokoleniu, że byli tacy ludzie, którzy oddawali krew za to, żeby oni dzisiaj mogli mówić po polsku, żeby mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość tutaj panu marszałkowi Antoniemu Macierewiczowi, jak i również pani poseł Annie Milczanowskiej. Jeniec Boży, Krzysztof Cieciura, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeniec Boży, wicewojewoda łódzki, pan Karol Mnarczyk. Kwiaty od pana posła Grzegorza Lorka. Kwiaty od powiatowej rady kombatantów i osób represjonowanych w Piotrkowie Trybunalskim. Kwiaty złoży wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Piotrkowie Trybunalskim pani Wiesława Olejnik. Kwiaty złoży Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość Częstochowy. Rekrutacji w Piotrkowie Trybunału.
Jacek Młoży, delegacja powiatu radomszczeńskiego. W składzie delegacji wicestarosta Magdalena Lewandowska. Małgorzata. Ale może być Magdaleno. Ładne. Też ładne. Też ładne. Wiaty od władz samorządowych gminy Reszta. Jacek Młoży, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, pan doktor habilitowany Dariusz Rogut wraz z rodziną Stanisława Kuczyńskiego. W imieniu 92 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kłusznie wiaty złoży podpułkownik Arkadiusz Bybry. Thank you.
Kwiaty złożą przedstawiciele Stowarzyszenia Inspiracja Radomska. Kwiaty złożą członkowie Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Ej, panowie, przepraszam bardzo, jesteście już na pikniku? W lesie koło Bąkowej Góry w gminie Ręczno. Spotkaliśmy się, aby upamiętnić polskich żołnierzy, bohaterów. Jana Rogulkę, Józefa Kapczyńskiego, Józefa Koniarskiego, Ryszarda Nurkowskiego, Benedykta Ratajskiego, Czesława Turlejskiego, Karola Wielocha, Stanisława Wersala, Ryszarda Chmielewskiego, Leopolda Słomczyńskiego, Tadeusza Schabowskiego, Piotra Proszowskiego. Wspominamy też generała Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, twórcę i pierwszego dowódcę konspiracyjnego Wojska Polskiego. Byli wolnymi Polakami, niezłomnymi bojownikami, marzącymi o Polsce suwerennej i niepodległej. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości witam pana Antoniego Macierewicza, marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 9 kadencji, który obejmując honorowy patronat nad tym wydarzeniem w sposób znaczący przyczynił się do podniesienia rangi tej uroczystości. Dziękujemy, że od lat wspiera pan uroczystości upamiętniające bohaterów konspiracyjnego Wojska Polskiego. Witam pana Krzysztofa Cieciurę, wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam panią Annę Milczanowską, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizatora dzisiejszych uroczystości. Witam pana Karola Łynarczyka, wicewojewodę łódzkiego. Witam wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Zbigniewa Ziębę. Witam członków rodzin zamordowanych żołnierzy KWP. Wśród nich pana Stanisława Sojczyńskiego, syna Warszyca, pozostałych członków rodziny Sojczyńskich oraz rodzinę Jana Rogulki. Witam kombatantów, byłych żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji zbrojnych walczących o wolną i niezawisłą Polskę. A wśród nich w sposób szczególny pragnę przywitać prezesa Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, pana Roberta Szalę. Witam podpułkownika Arkadiusza Wypycha, dowódcę 92 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kuchnie, który reprezentuje 9 Łódzką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam porucznika Przemysława Stemplewskiego z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Piotrkowie Trybunalskim
oraz pana kapitana Sylwestra Janowskiego z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi. Witam dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, doktora habilitowanego Dariusza Roguta oraz pana doktora Pawła Wąsa. Witam przedstawicieli władz samorządowych miast i powiatów radomszczańskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, a wśród nich prezydenta miasta Radomska Jarosława Ferenca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pana Tadeusza Kubaka, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Wiesławę Olejnik, wicestarostę radomszczańską Małgorzatę Lewandowską, starostą tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego. Witam radnych wszystkich szczebli samorządu uczestniczących w tej uroczystości. W sposób szczególny witam władze gmin Ręczno, na terenie której odbywają się dzisiejsze uroczystości, a więc pana wójta Piotra Łysonia i zastępcę wójta Marcina Kusa. Witam leśników, wiernych przyjaciół środowisk kombatanckich. Witam przedstawicieli policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a wśród nich inspektora Krzysztofa Dąbrowskiego, komendanta powiatowego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Witam księdza Tadeusza Ścieburę, proboszcza tutejszej parafii, oraz księdza Mariusza Jędrzejczyka i księdza doktora Jacka Kapuścińskiego, wykładowcę historii w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Witam górników z kopalni węgla brunatnego Bełchatów, członków honorowego Dawstwa Krwi oraz przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej, panią dyrektor Lucynę Zybering i pana dyrektora Wojciecha Nitę z PGE Dystrybucja. Witam przedstawicieli Muzeum Regionalnego w Radomsku, panią dyrektor Małgorzatę Borek. Witam poczty sztandarowe, szkół i organizacji kombatanckich. Witam kluby Gazety Polskiej, przedstawicieli partii politycznych, harcerzy, młodzież szkolną, media i wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Wartę przy grobie zamordowanych żołnierzy wystawiło 92. Batalion Lekkiej Piechoty w Kutnie. Pana Antoniego Macierewicza, marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 9 kadencji, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo parlamentarzyści, przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej, przedstawiciele wszystkich formacji i władz samorządowych, przewielebnika kochani, poczty sztandarowe reprezentujące formacje patriotyczne, reprezentujące Wojsko Polskie, reprezentujące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, reprezentujące polskich górników, uczniów, młodzież, szkoły, wszystkie instytucje, które tworzą siłę narodu polskiego. Wszystkie te instytucje, które kształtują na nowo naród polski, tak żeby pamiętał swoją historię. Tak żeby pamiętał cierpienie, poświęcenie i bohaterstwo tych, dzięki którym dzisiaj budujemy rzeczywiście niepodległą ojczyznę. Dzisiaj, kiedy przypominamy męczeństwo żołnierzy niezłomnych, żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, niedaleko nas,
we Lwowie, na Wołyniu, w Mariupolu, w Kijowie. Giną ludzie walczący o niepodległość z tym samym imperium, z tym samym zbrodniczym działaniem przeciwko wolności narodów Europy, przeciwko wolności narodów świata. Gdyby nie poświęcenie żołnierzy niezłomnych, gdyby nie ich odwaga, gdyby nie decyzja kapitana Sojczyńskiego z kwietnia 1945 roku i jego towarzyszy, którzy powiedzieli, że nie poddamy się, nie zrezygnujemy z naszego obowiązku żołnierskiego. Przysięgaliśmy, że oddamy życie za ojczyznę, że nie przestaniemy walczyć, dopóki ona nie będzie niepodległa. Gdyby nie oni, nie byłoby dzisiaj niepodległej Polski. Ukraińcy nie mieliby szans walczyć o niepodległość. Tak, ich bohaterstwo jest godne najwyższej pochwały. Ale nie byłoby go, gdyby nie tych 12 żołnierzy, którzy zginęło, poległo, których zamordowano w Radomsku i wrzucono tutaj, do dołu. Musimy mieć tego świadomość. Wy macie tego świadomość, bo przychodzicie tutaj co roku, bo społeczność tych powiatów, tych wsi, tych gmin, Radomska, Piotrkowa, Opoczna, Bełchatowa i wszystkich dookoła ziem łódzkich pamięta o tym bohaterstwie. Przecież nie byłoby tych wielkich ruchów społecznych, ludowych, robotniczych, młodzieżowych, które się zlały i stworzyły Solidarność, gdyby nie żołnierze polscy, którzy się nie poddali. Gdyby nie żołnierze polscy, którzy walczyli. Gdyby nie żołnierze polscy, którzy zachowali polską myśl niepodległościową, których tradycja pozwoliła nam odrodzić niepodległe wojsko. Nie to, które służyło Sowietom. Nie to, które mordowało polskich robotników. Nie to, które było narzędziem Kremla, tylko niepodległe wojsko. To, które ma rzeczywistą, prawdziwą tradycję niepodległościową, tradycję Sojczyńskiego, tradycję Mało Lepszego, tradycję Jasińskiego, tradycję Glapińskiego, tych, którzy dowodzili konspiracyjnym Wojskiem Polskim, ale także tych, którzy dowodzili tysiącami innych oddziałów walczących o wolność Rzeczpospolitej. Czy rzeczywiście ta tradycja dzisiaj jest powszechna? Jest powszechna tutaj, na tej ziemi. I nie mam wątpliwości, że przynajmniej tych 12 poległych znajdzie swoje ulice w waszych miastach, w waszych wsiach. Znajdzie swoje pomniki, znajdzie swoje place, że będą oni obecni w świadomości na co dzień. Tak jak dzięki wam dworzec w Radomsku został nazwany imieniem bohatera Sojczyńskiego, generała Warszyca. Tak jak na sądzie w Łodzi została powieszona tablica dla jego pamięci. Dziękujemy panie dyrektorze, dziękujemy panie wojewodo, żeście ją przywołali. Że dzięki temu on jest w świadomości narodowej na stałe obecny w waszych społecznościach. Ale czekamy, że to będzie obecność głębsza, taka, która będzie nas wychowywała, która będzie na co dzień przypominała nie tylko ich nazwiska, nie tylko ich bohaterstwo, nie tylko ich cierpienie, ale przede wszystkim ich myśl narodową. Ale przede wszystkim ich gotowość walki o niepodległość. Nic dzisiaj bardziej nie jest potrzebne, jak właśnie zdolność narodu do obrony niepodległości. Tak się stało, szanowni państwo. Taki jest nasz los, taka jest nasza historia, że
że to, co się dzisiaj dzieje na świecie, to, co się dzisiaj dzieje za naszymi granicami, to, co sprawia, że my musimy także być gotowi do walki o niepodległość, jest analogiczne do tego, co się działo wtedy, w 1945 roku, w 1939 roku. Ten sam imperializm. To samo dążenie do zniszczenia nie tylko niepodległość narodów, do zniszczenia wiary chrześcijańskiej, do zniszczenia naszej tożsamości, cywilizacji katolickiej i chrześcijańskiej. To właśnie jest największa groźba, przed którą dzisiaj stoimy, i żeby być zdolni do przeciwstawienia się jej, musimy sięgnąć do tradycji żołnierzy niezłomnych. Myślę, że trzeba podziękować nie tylko wam za tę pamięć, ale także panu prezydentowi Kaczyńskiemu. Bo to on przecież jest autorem ustawy o żołnierzach niezłomnych. On przywołał ich pamięć jako jedno z najważniejszych świąt narodu polskiego i państwa polskiego. To dzięki niemu Wojsko Polskie na nowo o nich pamięta. To dzięki niemu Wojsko Polskie czerpie z ich właśnie doświadczenia. Wielu historyków, ale także polityków, ale także ówczesnych ludzi uważało, że nie mają szans, żadnych szans, że przeciwstawić się wtedy w latach 40. okupacji sowieckiej to jest absurd. To jest nierealne, a może nawet to jest błąd, bo przecież socjalizm to nasza przyszłość, bo przecież komunizm to nasza wielkość, bo przecież komunizm ogarnie cały świat. Kapitan Sojczyński temu się przeciwstawił, żołnierze niezłomni temu się przeciwstawili i dlatego zostali nazwani wyklętymi. I dlatego mieli być wykreśleni z naszej pamięci. I dlatego mieliśmy o nich pamiętać tylko, że są zbrodniarzami, bandytami, złymi ludźmi. To nie tylko cierpienie fizyczne, to nie tylko odwaga i męskość, rozumiana jako odwaga militarna, rozumiana jako odwaga żołnierska, ale to odwaga duchowa, zdolność cierpienia całej propagandy sowieckiej, którą do dzisiaj słyszymy, którą do dzisiaj czytamy, którą do dzisiaj możemy oglądać w telewizji, która polską tradycję, która polskie wartości, która polskie i katolickie wartości chce zniszczyć, wyśmiać. Tak jak chce zniszczyć i wyśmiać pamięć o zbrodni smoleńskiej. Tak jak chce zniszczyć i wyśmiać pamięć o naszych bohaterach. O tożsamości i rzeczywistej tożsamości, rzeczywistym kształcie i dążeniu narodu polskiego. Stoją przed nami wielkie zadania. Aby je spełnić, musimy uczynić źródłem naszej tożsamości bohaterstwo żołnierzy niezłomnych. Musimy ich przypominać codziennie. Muszą się znaleźć w podręcznikach, muszą się znaleźć na ulicach, muszą się znaleźć w naszych domach, muszą się znaleźć w każdej gminie i w każdym powiecie. Izby pamięci, te, których budowę rozpoczęła pani poseł Cicholska i pani poseł Milczanowska właśnie w ostatnich dniach, w każdym powiecie Izby Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, polskich bohaterów. Pamiętajmy o nich, uczmy się od nich, naśladujmy ich. Wtedy nasza niepodległość będzie zagwarantowana. Wtedy nasze wojsko będzie nie tylko wyposażone w najlepszy sprzęt, ale w najsilniejszego ducha, który jest fundamentem rzeczywistej zdolności do tego, by Polska była niepodległa, by Polska była sprawiedliwa, by prowincja polska mogła się rozwijać tak samo silnie, tak samo bogato, tak samo sprawnie jak wielkie miasta.
byśmy wreszcie sięgnęli do źródeł polskości i w oparciu o to źródła polskości zbudowali nasze państwo. To, co teraz czyni naród polski, wspierając naród ukraiński, jest najlepszym świadectwem, niespotykanym na świecie. Żaden inny naród tak się nie zachował. Żaden inny naród w historii ostatnich setek lat nie przyjął z otwartymi rękoma 3 milionów ludzi. Dlatego, bo cierpią. Dlatego, bo walczą o niepodległość. Dlatego, bo trzeba wspomóc tych, którzy są prześladowani. A to jest dorobek. To jest wartość, którą odziedziczyliśmy, której się nauczyliśmy, której naród polski się nauczył dzięki chrześcijaństwu. Żadna inna ideologia, żadne inne koncepcje, żadna inna tradycja nie jest tak silna i nie daje takiej siły, mocy zarówno do budowy gospodarki, jak i do budowy narodu, jak i do obecności w całym świecie i przekazywanie całemu światu, jak należy się zachowywać wtedy, kiedy innym trzeba pomóc. Jak właśnie chrześcijaństwo. Trzeba sobie z tego wreszcie zdać sprawę, tak jak trzeba sobie zdać sprawę z siły polskiej tradycji, tej, którą reprezentują żołnierze niezłomni, tej, którą reprezentuje tych 12 zamordowanych w Radomsku. Chcę szczególnie się skłonić dzisiaj przed synem kapitana generała Warszyca i przed całą jego rodziną. Dziękujemy za waszą wytrwałość, za to, że przez lata, gdy byliście prześladowani dlatego, bo zamordowano waszego ojca, wy wytrwaliście wierni jego pamięci. Wy przenieśliście jego dorobek dla całych Polaków, dla wszystkich Polaków. Jesteście teraz z nami jako świadectwo jego obecności. Za to bardzo dzisiaj dziękujemy. Tak jak dziękuję wszystkim tym, którzy pamięć żołnierzy niezłomnych na ziemi łódzkiej, piotrkowskiej i radomszczańskiej, bełchatowskiej, przez cały czas przenoszą na przyszłość. Przez cały czas czynią źródłem waszej i polskiej siły. Cześć i chwała bohaterom. Prezesa Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, w imieniu Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego jeszcze raz dziękuję za liczne przybycie na tę uroczystość. Przybyło tu dziś wielu znamienitych gości, między innymi rodziny zamordowanych, syn Warszyca, liczne delegacje i poczty sztandarowe, dużo młodzieży. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy bardzo przyczynili się, aby ta dzisiejsza uroczystość miała tak piękną oprawę. A w szczególności pani poseł na Sejm RP Annie Milczanowskiej, wójtowi gminy Ręczno panu Piotrowi Łysoniowi, prezydentowi miasta Radomsko, panu doktorowi Jarosławowi Ferencowi, prezydentowi Piotrkowa, panu Krzysztofowi Chojniakowi, żołnierzom 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz marszałkowi seniorowi, posłowi na Sejm RP panu Antoniemu Macierewiczowi za objęcie uroczystości patronatem honorowym. Szczególnie dziękuję orkiestrze, jak zawsze. Dziękujemy księżom za mszę świętą.
intencji zamordowanych oraz homilię, która w głównym rysie zawierała istotę męczeńskiej śmierci tych żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, nieludzko katowanych i zamordowanych przez oprawców komunistycznych. Od wielu lat, w rocznicę ich tragicznej śmierci, przybywamy z różnych stron Polski na ten cmentarz, z naszą pielgrzymką do ich grobu, aby modlić się za tych, którzy złożyli swe młode życie w walce o wolną i niepodległą Polskę. Modlimy się, aby sprawiedliwy Bóg miał ich tragicznych bohaterów i polskich patriotów w szczególnej opiece. Stając tu przy ich grobie, oddajemy im najwyższy szacunek i uznanie, takie, jakie oddaje się bohaterom narodowym. Przed nimi pochylamy nasze głowy, pochylają się sztandary, zapalamy znicze pamięci i składamy wiązanki kwiatów. Przybywając tu, na tą uroczystość, dajemy też świadectwo i przykład dla ludzi młodych, bo historię naszego narodu trzeba ciągle przekazywać, szczególnie tym uczącym się życia młodym ludziom. Nie wolno jej zakrywać i zniekształcać, jak to robiono w czasach PRL-u. A jeszcze teraz niektórzy próbują też to robić. Tylko na prawdzie obecne i przyszłe pokolenia Polaków muszą się uczyć patriotyzmu i umiłowania naszej ojczyzny. Przekazanie tej prawdy to jest nasz obowiązek i spłacenie długu tym, co zginęli śmiercią żołnierza lub męczennika. Nie wolno nam nigdy o nich zapomnieć. Szanowni Państwo, spędzimy tą uroczystość w pokorze i zadumie nad losem zamordowanych naszych polskich bohaterów, aby już nigdy nie doszło w naszej ojczyźnie do takiej tragedii, w jakiej się oni wówczas znaleźli. Cześć i chwała bohaterom! Przepraszam, tu mi podpowiada jeszcze kolega, że, ale mówiłem o rodzinach zamordowanych. Chciałem wspomnieć jeszcze rodzinę Rogulki. No niestety, ale chyba mówiłem, przepraszam. Wytrąciłeś. To może ja serdecznie chciałbym przywitać, tak, no bo jestem bardzo dumny, iż na dzisiejszą uroczystość przybyła rodzina generała Stanisława Sojczyńskiego, ale chciałbym też w sposób szczególny przywitać rodzinę dowódcy tych 12 zamordowanych, porucznika Jana Rogulki, którzy są praktycznie co roku, także serdecznie witam.